Cześć kochani, przed Wami pusty blat i tylko moje rączki, a to dlatego, że dzisiaj będę chciała Wam pokazać kosmetyki z projektu Denko, czyli pierwsza aktualizacja, styczeń już za nami i nie będę tutaj przedłużać. Pierwszy kosmetyk to korektor z Kryolan, tutaj tam mniejsze opakowanie, nawet nie otwieram, bo ono w ogóle nie było używane i tutaj możecie sobie zobaczyć postępy. O, wydaje mi się, że tutaj się powiększa cały czas to miejsce. Oczywiście też tu robi się cieńszy na całej tej swojej szerokości, ponieważ ja go nabieram takim okrężnym ruchem, więc myślę, że to wpływa na jego ilość. Oczywiście on jest przeogromny i w tym miesiącu, a właściwie w styczniu, w poprzednim miesiącu, ja go zważyłam, mam takie słoiczki po kremach i po tym balsamie jeszcze jeden zestaw. I ja po prostu zważyłam sobie osobno te słoiczki, wytarowałam i się okazało, że tego korektora powinno mi wystarczyć na ponad 2 lata. Licząc takie zużycie, że 1 gram miesięcznie, to na ponad 2 lata. Mam nadzieję, że takie szacowania okażą się na wyrost i że ten kosmetyk skończy się szybciej. Ale myślę, że jeszcze długo, długo zajdzie, zanim ja się z nim uporam. Następny kosmetyk to róż Milani. I już Wam tutaj pokażę, jak sami widzicie. On się bardzo mocno spłaszczył. Pokażę ze wszystkich stron. O, wcześniej jeszcze tak dosyć mocno wystawał poza te ranty, ale teraz się bardzo mocno spłaszczył. Jeszcze tu widać taki pagórek w tym miejscu i ten pagórek był taki dosyć mocny, ale potem zmieniłam pędzel na taki większy i jak widać on ładnie zbiera ten kosmetyk na całej szerokości. Cieszy mnie to ogromnie. Podobno ten róż po zużyciu tego pagórka kończy się błyskawicznie, bo nie ma go jakoś wiele i on jest taki wypiekany, więc ta blaszka tutaj nie jest zacina. Mam nadzieję, że uda mi się go zużyć i w ciągu najbliższych kilku miesięcy i że będę mogła się zabrać za kolejny róż, ale na razie bardzo go lubię, cieszę się, że mam okazję go używać i dla wszystkich osób, które twierdzą, że to jest odpowiednik różu Too Faced Papa Don't Peach, to absolutnie on nie jest jego duplikatem. Być może na filmikach on się wydaje podobny, może na swatchach się nawet wydaje podobny, ale na twarzy daje zupełnie inny efekt. Róż Papa Don't Peach jest różowy ze złotym podłyskiem, natomiast ten jest typowo brzoskwiniowy, także jest to zupełnie coś innego. Ja się w ogóle nie czuję, jakbym używała ten sam róż non-stop. Kolejny kosmetyk to rozświetlacz z Make Up For Ever. I tutaj ogromna niespodzianka mnie spotkała. A dlaczego? Dlatego, że wygrzebałam w nim Denko. Ja się tego zupełnie nie spodziewałam. Myślałam, że ten rozświetlacz jest w ogóle nie do zużycia. I ja na początku miesiąca zobaczyłam w nim blaszkę, bo on miał na środku taki bąbelek powietrza. I on się tam, dostałam do tego bąbelka i zobaczyłam dno. I myślałam, że ja się nie dokopę do tego, a to poszło bardzo szybko. Natomiast on jest jeszcze bardzo gruby po bokach. Nie mam Wam jak pokazać, ale tutaj jest taka szczelina i na żywo, jak się patrzy pod światło, to widać, że jest go jeszcze bardzo, bardzo dużo po bokach i jego zużywanie pewnie mi zajmie przynajmniej z rok. Dlatego postanowiłam, że ja go sobie poużywam tak do znudzenia przynajmniej ze 3 do 6 miesięcy i potem go wymienię na ostatni rozświetlacz z Colourpop, ten kremowy i zużyję ten z Colourpop i dopiero do niego wrócę, bo jak wiadomo rozświetlacze czy tam kosmetyki kremowe szybciej się psują, więc po prostu będę chciała zużyć coś, co ma krótszy termin przydatności, a on może chwilę poczekać, natomiast na razie jestem tak zachwycona tym postępem, że popracuję przez dłuższą chwilę nad nim. I kolejny kosmetyk, tutaj niestety zero osiągnięć. To cień do powiek Inglot Rainbow i tutaj nawet nie mam Wam co pokazać, bo nie użyłam go ani razu. To jest cień, który wejdzie do użytku w momencie, gdy skończę ten matowy, cielisty cień z palety Urban Decay i on po prostu na to czeka. Nie chcę go zamieniać na coś innego, bo to nie ma sensu. Po prostu chcę, żeby on był gotowy i czekający, aż
tamten cień się zużyje i moją misją jest zużyć go w tym roku, więc po prostu no, musi czekać na odpowiednią chwilę. Kolejny cień to jest cień Skobo. Taki błyszczący, piękny i moim celem, planem na styczeń było użyć go trzy razy. Udało mi się go użyć trzy razy, chociaż z tym złotym cieniem z palety Urban Decay on nie współpracuje za dobrze. Dlatego myślę, że dobrym celem na luty będzie też użyć go trzy razy. Myślę, że w trzy makijaże jakoś uda mi się go wkomponować i nie będzie to jakoś szczególnie trudne. Natomiast no myślę, że więcej tutaj nie będę się męczyła. I tutaj kolejny kosmetyk, gdzie mam całkiem fajne osiągnięcie, to jest cień do powiek kremowy z Gauche. I już Wam pokażę. Ten cień prezentuje się tak. Było go o wiele więcej. Myślałam, że wolniej pójdzie mi jego zużywanie, ale jak widać poszło dosyć ładnie. I on się zużył. Zużyje się teraz w lutym, więc będę go mogła zastąpić czymś innym. Już mam wybrany kosmetyk, czekam niecierpliwie i nie mogę się doczekać. Kolejny kosmetyk, na którym zupełnie nie widać osiągnięć, to pyłek z Inglot. Oczywiście też miałam plan, żeby użyć go trzy razy w styczniu. Ten plan udało mi się zrealizować. Natomiast jakoś zupełnie nie miałam motywacji, żeby używać go więcej. I dlatego postanowiłam, że moim planem na luty będzie użyć go 5 razy. Jest 4 tygodnie, więc po jednym razie na tydzień i jeden dodatkowy, więc myślę, że powinno mi się udać go wkomponować w 5 makijaży. Tym bardziej, że ja w różnej postaci te błyszczące cienie łączę do makijażu. Czasami używam 2, czasami 1, więc myślę, że nie powinno być większego problemu. I ostatnia już taka błyskotka to brokat z NYX i jego też miałam w planie użyć go 3 razy. Oczywiście udało mi się ten plan zrealizować, więc kolejny miesiąc też będę chciała go użyć 3 razy. Nie daje to jakichś wielkich osiągnięć, ale mam nadzieję, że na koniec roku, nawet używając go w niewielkich ilościach, w każdym miesiącu regularnie uda mi się go zużyć. I tutaj jest następny kosmetyk. Cień do brwi z Golden Rose i jak sami tutaj możecie zobaczyć. O, udało mi się prawie zużyć ten wzorek, który jest na wierzchu. Teraz zaczęłam pracować już w jednym miejscu nad nim, bo po prostu lubię sobie zrobić dęko i jakoś tak używać cały czas z jednego miejsca. Lepiej mi się używa niż jeździć po całym kosmetyku. Więc tutaj małe postępy, ale mam nadzieję, że jakoś mi się uda go skończyć. On ma 2,5 grama i takie cienie o takiej wielkości kończą się w przeciągu kilku miesięcy. Przynajmniej tak wywnioskowałam na podstawie palety Gauche, więc myślę, że nie powinnam mieć z nim problemu w tym roku. I ostatnia już rzecz, moje największe i najlepsze, najwspanialsze osiągnięcie, czyli pomadka Liz Eldridge Skyscraper Rose. I uwaga, uwaga, szminka się skończyła. Jak widzicie, tu nie wygrzebywałam resztek, bo ja tych szminek z Lizy nie wygrzebuję. Zostawiam je sobie jako próbniki koloru w razie, gdybym za jakiś czas wymyśliła sobie, że chcę znaleźć odpowiednik, albo gdyby mi się wydawało, że jakaś szminka jest odpowiednikiem, to żebym sobie mogła sprawdzić kolor, więc ja sobie tą szminkę zachowam, wrzucę, mam takie pudełeczko, gdzie te szminki trzymam. Jestem ogromnie zadowolona i za chwilę wprowadzę do projektu Denko za tą szminkę coś nowego. Ale zanim to zrobię, chciałabym Was zaprosić do komentowania tego filmu, do subskrybowania kanału i oczywiście do lajkowania tego filmu. A ja sięgam po ostatni kosmetyk, który właśnie w tej chwili wprowadzam do projektu Denko i jest to coś, co już dobrze znacie z poprzedniego roku, czyli pomadka do ust arbuzowa z Lale. I ja tą pomadkę używałam cały czas jako balsam do ust. Od początku roku, właściwie odkąd zużyłam poprzedni balsam, to ona jest w ciągłym użyciu, ale że zbliża się koniec jej terminu i PAO już minęło.
to po prostu stwierdziłam, że najwyższy czas się za nią zabrać uczciwie i po prostu zużyć. I jak tutaj widzicie, udało mi się dobić takie boczne dęko. I teraz będę po prostu zużywała ją tak nie od góry, tylko tak od boku. W dzień używam ją za pomocą pędzla, natomiast wieczorem nakładam paluchem na usta taką grubszą warstwą. I mam nadzieję, że chociaż jest jej całkiem sporo, tutaj nawet nie da się pokazać przez to, ale jest, widać, że jest jej całkiem sporo, gdzieś około 1/3 pojemności, może trochę mniej, to mam nadzieję, że jednak uda mi się ją zużyć teraz w lutym i że w marcu już będę mogła pokazać coś nowego, a jeżeli nie, to przynajmniej, że będę miała taki duży postęp i że ona wkrótce się skończy. Dziękuję Wam, kochani, za wspólnie spędzone chwile. Dajcie znać, jak tam u Was zużywanie kosmetyków. I co? Zapraszam Was do następnego filmu. Do zobaczenia. Pa!